W tym materiale wykażę, że dość często pojawiająca się obiekcja związana z porównaniem biznesu MLM do piramidy wynika z prostego faktu braku zrozumienia, że nie problem jest w kształcie, a w braku edukacji. Obiekcja piramidy nie jest oczywiście pozbawiona sensu pod warunkiem sprecyzowania, czy jest ona związana z kształtem schematu organizacji, czy obawą o to, że mamy do czynienia z biznesem opartym o schemat piramidy finansowej. To dość istotne, bo piramidy finansowe ze względu na nieuczciwy przepływ pieniędzy są zabronione przez prawo i nie tylko organizatorzy, ale także osoby promujące takie systemy będą podlegały karze włącznie z karą więzienia. Z tego powodu umiejętność rozróżnienia uczciwie działającej firmy MLM od nieuczciwych biznesów podszywających się pod marketing sieciowy może nam zaoszczędzić nie lata kłopotów, a przede wszystkim ochronić naszą reputację uczciwej osoby. Na wstępie jeszcze wyjaśnię, że skrót MLM oznacza z języka angielskiego multi-level marketing, co w wolnym tłumaczeniu znaczy marketing wielopoziomowy, zwany również bardzo często marketingiem sieciowym. Jest pewna różnica pomiędzy typową firmą MLM a firmą realizującą typową sprzedaż bezpośrednią, ale jeśli chodzi o rodzaj działalności, obie formy sprzedaży należą do branży sprzedaży bezpośredniej, której obecnie obrót na świecie wynosi około 200 miliardów dolarów rocznie i stale rośnie. W przypadku pojawienia się wątpliwości naszego rozmówcy. Czy wręcz zarzutu nawiązującego do słowa piramida, zanim zaczniemy cokolwiek wyjaśniać, warto doprecyzować, co ma dokładnie nasz rozmówca na myśli. Czy chodzi o kształt, czy o przepływ pieniędzy? Proponuję również nie wdawać się w dyskusję, ale rozwiązać te wyzwanie prostym sformułowaniem w postaci pytania. Jeśli przesłałbym Ci materiał, który dokładnie wyjaśni, na czym polega różnica, Między piramidami finansowymi a naszą działalnością, po obejrzeniu którego, będziesz miał 100% pewności co do legalności i wysokiej etyki naszego przedsięwzięcia? Czy go obejrzysz? Jeśli odpowiedź będzie pozytywna, prześlij tej osobie ten materiał, by twój rozmówca uzyskał nie tylko przekonania na temat legalności naszego przedsięwzięcia, ale także wiedział, jak łatwo rozpoznać prawdziwe piramidy finansowe które pomimo nielegalności nadal kuszą ludzi szybkimi zarobkami. W przyszłości za pomocą tego materiału z łatwością wydukuje on kolejne osoby, co na pewno pozytywnie wpłynie na wizerunek naszej coraz mocniej rosnącej branży. Warto również zobaczyć inne filmy, do których linki są umieszczone poniżej. Materiały tam umieszczone rozbijają większość obiekcji pojawiających się w naszej branży, by jeszcze więcej osób w pełni świadomie mogło skorzystać z tej szansy biznesowej. Zacznijmy zatem od kształtu, bo to on budzi najwięcej wątpliwości. Jeśli przyjrzymy się każdej dobrze zorganizowanej działalności, ma ona kształt piramidy. Zarówno model tradycyjnie działającej firmy, czy też schemat, w oparciu o który działa kościół, czy też szkoła lub wojsko, a nawet piramida żywieniowa, czy hierarchia potrzeb człowieka wszystko ma wygląd piramidy. Jak widzisz, jest to normalne, a nawet więcej. Genialni przedsiębiorcy tworzą takie systemy zarządzania, by z mądrości i doświadczenia z góry mogły korzystać osoby na dole. Osoby poniżej korzystają z wiedzy i doświadczenia osób powyżej, które to osoby potrafią zorganizować przedsiębiorstwo i dać pracę ludziom poniżej. Oczywiście, jak w każdym schemacie, zdarzają się osoby, które tylko biorą, nic nie dając w zamian, ale nie jest to problem schematu organizacyjnego a problem ze zrozumieniem funkcji osoby w organizacji lub problem moralności poszczególnych osób. Aby lepiej zrozumieć zalety takiego modelu pracy, polecam materiał na temat historii powstania MLM dostępny poniżej tego nagrania. Co do kwestii regulacji prawnych, które w sposób jasny i czytelny opisują model działania marketingu sieciowego, zostały one ustalone podczas słynnego procesu wytoczonego w 1975 roku przez Federalną Komisję Handlu Stanów Zjednoczonych w firmie Emway, która jest prekursorem tego modelu działalności. Aż 4 lata trwały ustalenia charakteru działalności firmy Emue, po czym zostały ustalone zasady, według których firma działająca w tym modelu biznesu, stosując się do tych zasad, jest firmą w 100% legalną. Sprawa zakończyła się w 1979 roku korzystnym wyrokiem dla firmy Emue, i od tego momentu nastąpił gwałtowny rozwój marketingu sieciowego. W tym czasie powstało wiele firm, które bardziej lub mniej przestrzegały ustaleń orzeczonych przez komisję. Dwa z tych ustaleń jest najważniejsze. Pierwsze dotyczy przepływu pieniędzy. Pieniądze nie mogą pochodzić z wpłat, muszą pochodzić z obrotu związanego ze sprzedażą produktu lub usługi. Drugie ustalenie dotyczy możliwości zrobienia kariery w takim systemie. Każda osoba dołączająca do organizacji, bez względu na czas dołączenia oraz umiejscowienie w strukturze, Musi mieć zagwarantowaną możliwość osiągnięcia najwyższej pozycji w planie kariery. Gdybyśmy tylko skupili się na tym drugim zagadnieniu, to już widać, że marketing sieciowy jest lepszy. W tradycyjnej firmie prezes może być tylko jeden, i najczęściej, aby ktoś inny mógł być prezesem, ten dotychczasowy musi odejść. W marketingu sieciowym na tej samej pozycji w planie marketingowym może być nieograniczona ilość osób wystarczy, że wykonają one pracę wypisaną w planie marketingowym, zwanym również planem kariery. A jeśli chodzi o definicję piramidy finansowej, to ewidentnie w Polsce działa jedna legalna piramida finansowa to ZUS. Założenia tej instytucji związane ze zbieraniem pieniędzy na własną emeryturę nadal nie są zmienione. Idea rachunku, na który moglibyśmy wpłacać pieniądze na swoją przyszłą emeryturę, jako propozycja reformy w 1999 roku, niestety nie została wprowadzona. ZUS wrócił do dawnej formy założeniowej. Te założenia były oparte o to, że na jednego emeryta ówcześnie wpłacało pieniądze siedmiu pracowników. Niestety, z powodu niżu demograficznego, te proporcje mocno się zmieniły, i obecnie jednego emeryta utrzymuje dwóch i pół pracownika. Prognozy są zatrważające. Około 2050 roku może się okazać, że jednego emeryta będzie utrzymywał tylko jeden pracownik. To właśnie z tego powodu zarządzono reformę w 1999 roku, ale wycofano się z niej z tego powodu, że zabrakło pieniędzy w budżecie na wypłatę bieżących świadczeń emerytalnych. Próba stworzenia indywidualnych kont emerytalnych nie mogła zostać zrealizowana, więc obecni pracownicy nadal utrzymują obecnych emerytów. Powstaje pytanie na razie bez odpowiedzi: co będzie w przyszłości z obecnymi pracownikami, gdy oni przejdą na emeryturę, jeśli nie będzie wystarczającej ilości płatników składek? Z tego właśnie powodu piramidy finansowe są zabronione, bo osoby na dole wpłacają pieniądze na tych na górze i nie mają gwarancji, że znajdzie się ktoś poniżej, kto wpłaci pieniądze na ich rzecz, czyli sytuacja, jaka jest opisana jako definicja piramidy finansowej w Wikipedii i z jaką mamy do czynienia w obecnej formie działalności ZUS-u. Szerzej ten materiał jest opisany w materiale dostępnym poniżej. Wracając do legalnej działalności, jaką jest marketing sieciowy, to również w Polsce sprawy prawne są uregulowane. W 2002 roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oświadczył, że marketing wielopoziomowy to metoda sprzedaży i jest w 100% legalny, bo końcowy klient nie wpłaca pieniędzy, tylko robi zakupy, nabywając w ten sposób produkt, więc nie może być pokrzywdzony. Oczywiście pod warunkiem, że produkt ma realną wartość. Dlatego, aby uchronić się przed firmami udającymi firmy marketingu sieciowego, przed zakupem produktu, zadaj sobie proste pytanie: Jeśli za produktem, który chcesz kupić, nie stałaby szansa zarabiania, czy nadal chciałbyś kupić ten produkt? Produkt powinien mieć wartość wystarczającą, aby sam fakt korzyści z niego płynącej był motywacją do jego zakupu. Wtedy masz pewność, że jeśli nawet końcowy użytkownik nie znajdzie nowych nabywców na ten produkt, nie będzie poszkodowany. Ma przecież wartościowy produkt. A zatem podsumujmy fakty i znajdźmy prawdziwe różnice. Zarówno piramida finansowa, jak i 100% legalny biznes może mieć ten sam kształt organizacyjny. To nie stanowi problemu. To co je różni, to motyw i przepływ pieniędzy. W piramidzie finansowej motywem przystąpienia do takiej organizacji prawie zawsze jest tylko chęć zarobienia pieniędzy. Wynagrodzenie osób powyżej pochodzi bezpośrednio lub pośrednio z wpłat osób poniżej. W takim systemie produkt jest bez większego znaczenia lub w ogóle go nie ma, a jeśli jest, jego wartość jest wątpliwa, stanowi jedynie pretekst do przepływu pieniędzy. Po prawej stronie, w legalnym systemie, takim jak MLM, motywem przystąpienia może być również chęć zarabiania pieniędzy, ale częściej jest to wyłącznie chęć nabycia produktów po preferencyjnej cenie. Produkty sprzedawane w takim systemie mają wartość użytkową udowodnioną przez końcowych konsumentów. To oznacza, że taki końcowy konsument Wykazuje chęć nabycia produktów oferowanych w tym systemie po cenie dystrybucyjnej wyłącznie z powodu korzyści płynących z działania produktów. W takim systemie możliwość zarabiania jest opcją, by zachęcić osoby w organizacji do reklamowania produktów w celu zwiększenia sprzedaży przez firmę. W zamian za powstały w wyniku tych działań obrót, firma dzieli się marżą w ściśle określony sposób. Takie wynagrodzenie jest dokładnie wyliczane na podstawie zarejestrowanej sprzedaży i trafia tylko do tych osób, które bezpośrednio lub pośrednio przyczyniły się do powstałej sprzedaży. Najważniejsze jest to, że w przypadku produktów zużywalnych, kiedy następuje ponowny zakup produktów przez konsumentów, następuje ponowny podział zysków pochodzących ze sprzedaży, zapewniający osobom, które się do tego przyczyniły, dochód powtarzalny. Dzieje się tak za każdym razem, kiedy zakup jest ponowiony. W takim systemie gwarantem stałych i wysokich zarobków są wysoko jakościowe produkty oraz atrakcyjny system motywacyjny, dający szansę na zarabianie osobie, która zaczyna, bez względu na czas przystąpienia i miejsce w organizacji. Patrząc na rzeczywistą strukturę MLM, mało kiedy ona przypomina kształtem piramidę, ponieważ każda z osób zapisana do organizacji, dysponuje różną motywacją, różnymi umiejętnościami, jak i na różnym poziomie się angażuje. Z tego też powodu osoby poniżej bardzo często zarabiają dużo więcej niż te powyżej, gdyż nie ma większego znaczenia ani czas przystąpienia, ani miejsce w organizacji. Każda osoba ma praktycznie te same możliwości. Przyglądając się strukturze Duolife możemy tylko potwierdzić tę zasadę. Jedna z pierwszych osób, która zaprosiła kolejne osoby, ale potem nie wykazała się przedsiębiorczością, pomimo że znaczna część organizacji jest pod nią, to jej zarobki, zgodnie z planem marketingowym, stanowią tylko ułamek tego, co zarabiają osoby poniżej, które w swoich działaniach były bardziej skuteczne. Ta sytuacja nie jest odosobniona. W całej organizacji można znaleźć setki, a nawet tysiące osób, które zarabiają dużo mniej niż osoby, które przystąpiły później i są zapisane poniżej w strukturze organizacyjnej. Te fakty stanowią 100% dowodu, że w przypadku firmy DuLife mamy do czynienia z dobrze działającym, legalnym biznesem. Na zakończenie dodam, że Duolife jest obecnie spółką akcyjną zarejestrowaną w Krajowym Reszcie Sądowym, co oznacza, że nie tylko jest w 100% legalna, ale także większość informacji o firmie ma charakter publiczny. Każda osoba zainteresowana może zapoznać się z wynikami finansowymi oraz licznymi nagrodami pokazującymi, że Duolife jest obecnie jedną z najszybciej rozwijających się firm nie tylko w branży sprzedaży bezpośredniej, ale także wśród innych polskich firm działających w sposób tradycyjny. Potwierdzeniem tego jest wyróżnienie w rankingu najszybciej rozwijających się firm Gazelle Biznesu 2020. Jak widać w relacie sądowym, w zarządzie firmy, oprócz czterech założycieli, jest jedna szczególna postać. To osobą jest Ludwik Sobolewski. Z tego co możemy się o nim dowiedzieć z Wikipedii, to są dwa istotne fakty. Po pierwsze, jest prawnikiem, więc myślę, że jeśli ktoś jeszcze miał do tej pory wątpliwości, z jaką firmą ma do czynienia, to już na pewno ich nie ma. A drugi fakt jest taki, że jest to były prezes polskiej giełdy papierów wartościowych, co stanowi znakomite potwierdzenie, że za sterami Duolife stoją ludzie z olbrzymią wiedzą i doświadczeniem i poprowadzą tę firmę na szczyty możliwości w tej branży. A to dopiero początek.